Witajcie kochani w kolejnym filmie. Wiem, wyglądam trochę dziwnie i w ogóle na maksa mnie ten sweter pogrubia, ale jest mi jakoś dzisiaj tak zimno, że po prostu postanowiłam, że nie będę się męczyć i założyłam go. Ale nie o swetrze będziemy dzisiaj rozmawiać, ani nie o stukaniu w tle jak zawsze, tylko chciałam nagrać dzisiaj dla was film, o który mam bardzo wiele próśb, a jednak do którego za każdym razem podchodzę jak pies do jeża, a mianowicie chodzi o pielęgnację moich paznokci. Nie powiem wam nic odkrywczego, moja pielęgnacja nie jest w żadnym stopniu jakaś książkowa ani idealna, ale ponieważ zawsze jesteście bardzo ciekawi, jak to w moim przypadku wygląda, dlatego postanowiłam wam tak szybciutko o tym opowiedzieć, co ja robię i tak naprawdę jak to wszystko właśnie wygląda. Ja myślę, że duża tutaj zasługa tego, jak wyglądają moje paznokcie, to jednak jest zasługa genów i tego, że faktycznie nie mam z nimi większego problemu. Rzadko kiedy one mają jakieś takie gorsze momenty, że są osłabione, ale wtedy to po prostu, tak jak większość osób, od niedawna, ale zaczęłam używać odżywki Eveline 8 w 1, o której bardzo fajny film zrobiła ostatnio Ewa, Red Lipstick Monster, który zresztą podlinkuję wam na dole. I ja również tak samo jak Ewa używam tej odżywki jako tak zwanego base coatu, czyli tej bazy pod lakier. Nie używam jej zgodnie z zaleceniami producenta, ponieważ uważam, że to stężenie formaldehydu w tej odżywce jest bardzo duże i ja nawet z tym używaniem tej odżywki jako bazy jeszcze jestem bardzo ostrożna i nie używam jej na przykład non-stop, tylko przez 2 tygodnie, a potem odstawiam, ponieważ uważam, że taka opcja jest dla mnie dużo lepsza. To, co mi się wydaje, co ma bardzo duży wpływ również na to, jak funkcjonują moje paznokcie i na to, że nie mam z nimi aż tak dużych problemów, chociaż zdarzają się, bo chociażby tak jak na przykład teraz mój kciuk wygląda tak, mało reprezentacyjnie, ale to sama jestem sobie winna i tutaj nie mogę wyzywać na moje paznokcie, bo sama sobie to zrobiłam, ale nie zagłębiajmy się w szczegóły. Natomiast uważam, że to, co mnie się wydaje, nie wiem na ile to jest słuszne, bo nie jestem w tej kwestii żadnym ekspertem, to jest to, że ja mam zawsze nakremowane ręce, bardzo dużo kremów zużywam i są to różnego rodzaju kremy. Teraz na przykład kończy mi się coś takiego, co dostałam od Boogie Silver, to jest Endless Glove z Soap and Glory i to jest takie 2 w 1, niby właśnie maska nawilżająca i krem, ale ja tak naprawdę używałam tego głównie właśnie jako kremu. Bardzo fajnie pachniał i naprawdę jestem z niego super zadowolona, już mam końcóweczkę niestety. Albo na przykład mam też taki regenerujący ochronny krem do rąk z Pharmaceris Lipo Protect, który również bardzo fajnie się sprawdza i jest taki dosyć bogaty. To kremy ja sobie wymieniam w zależności od sytuacji, w zależności od pory dnia. Do pracy mam raczej takie lżejsze kremy, żeby tutaj szybciej się wchłaniały i bardziej tylko dawały mi takie troszeczkę uczucie nawilżenia, żebym zdjęły może to uczucie dyskomfortu i suchych dłoni bardziej niż dogłębnie nawilżyły. Takich dogłębnie nawilżających, gęstych i bogatych kremów staram się używać wieczorem, na noc, kiedy jestem w domu. I myślę, że to ma właśnie bardzo duży wpływ na to, że również moje paznokcie, dzięki temu, że ręce są nakremowane, jak wiadomo, paznokcie są nieodłączną częścią naszej dłoni, no to jakoś to też ma wpływ na to, że zarówno dbam o dłonie, to dbam tym samym o moje paznokcie. Kolejna sprawa jest taka, że staram się po każdym pomalowaniu paznokci, powinnam to robić częściej, ale przynajmniej po każdym pomalowaniu paznokci, nawilżyć skórki oliwką. I to nie musi być oliwka specjalnie przeznaczona do paznokci. Ja mam akurat taką, która była jakiś czas temu w Shiny Boxie i to jest Gold Cuticle Oil z jakiejś firmy Delawell, która, mówiąc szczerze, nie jest mi jakoś szczególnie znana. Może to być zwykła oliwka dla dzieci, którą sobie przelejecie do jakiegoś takiego pojemniczka, z którego będzie wam się to dobrze aplikowało właśnie na skórki. Ważne jednak, żeby zawsze właśnie te skórki po pomalowaniu paznokci nawilżać. Mi się wydaje, że to w ogóle fajnie wykańcza cały manikur, no i dodatkowo właśnie wpływa też na kondycję zarówno naszych skórek, jak i paznokci. No i trzecia taka rzecz, która uważam, że mi bardzo pomaga, to jest to, że ja mam paznokcie zawsze, ale to absolutnie zawsze pomalowane. Zdarzają się takie pojedyncze dni, albo wręcz nawet pojedyncze godziny, kiedy te paznokci nie mam pomalowanych, ale jeżeli zobaczycie mnie kiedykolwiek z niepomalowanymi paznokciami, to jest naprawdę święto, bo staram się raczej je mieć zawsze właśnie jakoś kolorowe, chociażby jeżeli nie mam czasu, to żeby to był jakiś taki lakier, który mogę szybko nałożyć, żeby miały dodatkową warstwę, która je zabezpiecza przed światem zewnętrznym, jeżeli tak to mogę powiedzieć szumnie, i po prostu, żeby one też były przez to mocniejsze.
I to są właśnie takie moje trzy główne punkty, które ja stosuję. Nie moczę ich w oliwie, nie stosuję jakichś nie wiadomo jakich tutaj zabiegów pielęgnacyjnych. To jest wszystko to, co ja robię na co dzień i tak to wygląda tak naprawdę. Nie łykam żadnych tabletek również, nic takiego się nie dzieje. Tak więc dajcie znać, jeżeli to było w jakikolwiek sposób dla Was przydatne. Tak jak mówię, byłam oporna, jeżeli chodzi o robienie tego filmu, bo wydaje mi się, że po prostu nie wniesie on nic szczególnego do Waszego życia, ale może akurat komuś pomoże. A przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia, o którą rozmawiałam chociażby z dziewczynami na spotkaniu w Krakowie. Że czasami nie ma co na siłę nadawać naszym paznokciom kształtu jakiegoś, bo czasami jest tak, że niektóre paznokcie, głównie to jest w przypadku kwadratów, niektóre paznokcie nie lubią być kwadratami i dlatego właśnie będą Wam się zawdzierać po bokach, dlatego właśnie będą Wam się łamać i będziecie mieć z nimi wieczny problem. Niektóre paznokcie po prostu lubią mieć kształt migdała, kształt owalny, coś takiego, co po prostu jest mniej narażone na zahaczanie, jeżeli chodzi o ranty, więc weźcie to pod uwagę, bo może to czasami właśnie też zrobić Wam wielką różnicę. Mała zmiana robi wielką różnicę, jak to kiedyś napisałyśmy na kubeczku na Stylowo TV. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, bo żegnam się z Wami po raz drugi albo trzeci już. Tradycyjnie zapraszam do wszystkich linków, które znajdziecie na dole i do obejrzenia moich kolejnych filmów, jak i tych starych również, jeżeli macie ochotę. Do następnego, pa, pa!